Wiemy już, jak będzie wyglądał namysłowski grzybek. Podczas internetowego głosowania zwyciężył wariant pierwszy, czyli grzybek w nowoczesnej odsłonie. Głosowanie rozpoczęliśmy od 19 stycznia. Do końca stycznia ono trwało drogą elektroniczną. Poddane były pod głosowanie dwie propozycje. Propozycja grzybka w nowoczesnej formie, tej, której zgłosiliśmy do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale mieliśmy również drugą propozycję, tą, o której słyszeliśmy od mieszkańców, to znaczy dotycząca przebudowy w tradycyjnej formie grzybka. Mieszkańcy się wypowiedzieli, podliczyliśmy głos i nazajutrz przekazaliśmy informację, gdzie większością 54% grzybek z wariantem pierwszym, czyli w nowoczesnej formie, wygrał to głosowanie. Infrastruktura nowego grzybka formą zadaszenia będzie nawiązywała do kwiatu grzybienia północnego, który występuje na przyległym do placu pod grzybkiem stawie. Mamy przygotowane wstępne rysunki i szkice, jak ten obiekt powinien wyglądać. Również biorąc pod uwagę konsultacje społeczne, takie bezpośrednio z mieszkańcami i zwrócenie uwagi na pewne elementy, będziemy chcieli jeszcze tą bryłę budynku doprecyzować. Jesteśmy właśnie na etapie rozmowy z projektantem, który przygotowywał całą wizualizację. Dlatego na dniach doprecyzujemy jeszcze uszczegółowienie tych zapisów odnośnie bryły i materiałów samego obiektu grzybka i przystąpimy do rozpoczęcia procedury przetargowej. Oprócz przebudowy grzybka zostanie zagospodarowany teren wokół. Zakres prac jest obszerny. Tablice informacyjne wokół grzybka to jest 8 tablic informacyjnych gablot, które jednocześnie są takimi siedziskami, gdzie będzie można spocząć, odpocząć i równocześnie oglądać to, co się będzie działo na terenie grzybka. Wzdłuż oczywiście wszystkie ścieżki poprawione, odświeżone, teren oświetlony, wyposażony w nowe ławki, w nowe kosze na śmieci, w przyszłości również monitorowane. Przede wszystkim to ma być miejsce edukacji ekologicznej. Chcemy, żeby to było miejsce żywe, miejsce spotkań dla mieszkańców Namysłowa, tak jak przed laty. Przebudowa grzybka to element szerszego projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie, na który gmina Namysłów pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych. W tym roku przebudowany zostanie grzybek i staw przy ulicy Mariańskiej. Druga część, czyli przebudowa 3 wysp na Widawie, zrealizowana zostanie w 2019 roku.